Wtorek, 20 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Kopalnie z licencją na zabijanie. Takie transparenty pojawiły się dzisiaj przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Przynieśli je tam aktywiści Greenpeace. Rozsypali też przed wejściem węgiel i sól. Zarzucają ministerstwu, że to zezwala na zasolenie rzek wodami z kopalń, a w momencie kulminacyjnym katastrofy ekologicznej wody Dzierżna i kanału Gliwickiego były bardziej zasolone niż Morze Bałtyckie. Fatima Orlińska. Od kilku dni liczba wyławianych z jeziora Dzierżno Duże i wód kanału Gliwickiego śniętych ryb jest coraz mniejsza, bo zdaniem wędkarzy życie w zbiornikach całkowicie wymarło. I choć eksperyment przeprowadzany na Kłodnicy zdaniem zespołu do spraw Odry powiódł się, a złota alga została zredukowana, dla aktywistów z Greenpeace nie oznacza to rozwiązania problemu trwającego od lat. Dziś przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu zamanifestowali swoje poglądy. Kopalnie mają licencję na zabijanie i nikt nie chce im tej licencji odebrać. Dlatego dzisiaj przyszliśmy do Ministerstwa Przemysłu, które jest odpowiedzialne za pracę tego sektora wydobywczego, wydobycia węgla, z apelem, z którym już zwracaliśmy się do innych ministerstw, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Ministerstwa Infrastruktury, do instytucji Wody Polskie. Apelowaliśmy do premiera Donalda Tuska o to, żeby zrealizował swoją obietnicę wyborczą i zadbał o polskie rzeki. Nic nie dzieje się ze ściekami, które spływają z polskich kopalń. Aktywiści przyznają również, że nie wierzą w deklarację Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, które zapowiedziało, że jeszcze w tym roku ma powstać koncepcja instalacji odsalającej zrzuty kopalniane. Nawet jeśli takowa będzie, to Greenpeace uważa, że na efekty trzeba będzie czekać lata, co może powodować kolejne katastrofy ekologiczne. Tymczasowe działania, które obserwujemy obecnie, one nie przyniosą naprawy sytuacji polskim rzekom. Nie możemy wszystkich naszych rzek zalać perhydrolem. To jest po prostu absurdalne, to co się dzieje. No i wreszcie rząd musi stanąć przed tym wyzwaniem i zaproponować konkretny plan zmniejszenia zasolenia polskich rzek. Ministerstwo Przemysłu odpiera zarzuty, twierdząc, że nikt z grupy Greenpeace nie zwrócił się nawet z prośbą o rozmowę czy komentarz resortu. Nie otrzymaliśmy ani zaproszenia na takie spotkanie z Państwa strony, nie otrzymaliśmy żadnej petycji. Widzimy tylko akcję medialną, którą Państwo przeprowadziliście. Jest nam bardzo przykro, bo bardzo chętnie byśmy na takie spotkanie przyszli i wyjaśnili wszelkie wątpliwości. Ja tylko krótko chciałbym Państwu oświadczyć, że to jest nieprawda, że nie przeprowadzamy żadnych działań związanych z wyjaśnieniem i naprawieniem sytuacji. Jak Państwo dobrze wiecie, kończą się prace nad bardzo dużym programem inwestycyjnym związanym z ograniczeniem zasalania zarówno kanału, jak i rzeki. Z wód których od początku sierpnia wyłowiono ponad 110 ton martwych ryb, które teraz będą utylizowane. Zajmują się tym firmy zewnętrzne, którym utylizację zleca Polski Związek Wędkarski. W jaki sposób się to odbywa, gdzie konkretnie trafiają odpady zwierzęce i jakie są procedury, tego nie zdołaliśmy się dowiedzieć. Pytania pozostają otwarte, wojewoda śląski jednak uspokaja. Ze swojej strony mogę tylko zapewnić, że ten odbiór śniętych ryb jest systematyczny, w związku z czym nie dochodzi do takich sytuacji, gdzie te ryby zalegałyby gdzieś w okolicach jeziora i tam też powodowały jakieś dodatkowe zagrożenie sanitarne. Śnięte ryby usuwane są na bieżąco, natomiast jest to odpowiedzialność Polskiego Związku Wędkarskiego. Na Kłodnicy eksperyment wciąż trwa. Wojewoda przedłużył zamknięcie Dzierżna Dużego i czwartej sekcji kanału Gliwickiego do 26 sierpnia. Na Dzierżnie wciąż odnotowuje się dużą liczbę złotej algi, która oscyluje w granicach 190 milionów osobników na litr wody. Punkt wydawania paszportów tymczasowych ratuje wakacje. Właśnie mija miesiąc od uruchomienia tego punktu na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach i jak się okazuje, był on bardzo potrzebny. O statystykach opowie Paweł Jędrusik. Wystarczy kilka minut w pobliżu punktu do wydawania tymczasowych paszportów i już pojawiają się pierwsze osoby, które chcą z niego skorzystać. Mamy wylot akurat za dwa dni o 23:20 i musimy wcześniej się pojawić, a jakby był czynny całą dobę, na pewno by to było jeszcze lepsze rozwiązanie. Dzisiaj się przydał. No dzisiaj się przydał, ale musieliśmy specjalnie przyjechać dwa dni wcześniej, prawda? Ale i tak jest super, bo tak
pewnie paszport byśmy musieli czekać chyba, nie wiem, 2 tygodnie, a tak rzeczywiście będzie na miejscu i bardzo się z tego cieszymy. Cieszyło się też 667 innych osób, bo właśnie tyle tymczasowych paszportów zostało wyrobionych przez pierwszy miesiąc działalności punktu. To jest około 30 przypadków dziennie. Mówimy o dniach roboczych. Jeżeli byśmy to rozciągnęli na cały miesiąc, to jest 20 osób dziennie, czyli to jest duży odsetek pasażerów. Warto jednak pamiętać, że żeby wyrobić tymczasowy paszport, trzeba spełnić pewne warunki. O wydanie paszportu tymczasowego może się ubiegać osoba, która ma ważny bilet lotniczy. To nie musi być bilet na odlot tutaj z lotniska Katowice w Pyrzowicach, natomiast musi posiadać ważny bilet lotniczy i ta podróż musi być podróżą, która odbywa się na 2 dni robocze przed złożeniem wniosku. Punkt znajduje się na 2. piętrze lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Jest czynny od godziny 7.30 do 15.30. Takie punkty znajdują się też na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. 35,20 zł za segregowane, 70,40 zł za niesegregowane. Od 1 września mieszkańcy Katowic zapłacą o 30% więcej za gospodarowanie odpadami. Takie stawki zostały uchwalone pod koniec lipca przez Radę Miasta. Z jej decyzją nie zgadza się jedna ze spółdzielni, która wystosowała w tej sprawie pismo do władz miasta. Liczy w tym na poparcie innych zarządców. Magda Sincewicz. Spółdzielnia mieszkaniowa Piast wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wyżej wspomnianych podwyżek w piśmie wysłanym 17 lipca do prezydenta, wiceprezydenta oraz przewodniczącego Rady Miasta Katowice. To fragment ogłoszenia, które pojawiło się w blokach katowickiego osiedla Tysiąclecie. Dlaczego? Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca jest zobligowana do tego, żeby pobierać od mieszkańców te opłaty. W związku z tym istotnie pojawiło się pewne zaniepokojenie ze strony spółdzielni, ponieważ wraz z wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami wzrasta cała opłata za korzystanie z lokalu. Wobec powyższego spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta w Katowicach z prośbą o ponowną weryfikację, ewentualną możliwość zmiany decyzji, o podjęcie rozmów, ponieważ tak naprawdę obowiązek egzekucji tych opłat, pobierania opłat spoczywa na spółdzielni. Stąd też zwróciła się do innych spółdzielni o wsparcie, między innymi tych na osiedlu Paderewskiego, Giszowcu czy Załęskiej Hałdzie, bo zmiany, które wejdą w życie od 1 września będą dotyczyły całego miasta. Od blisko 3 lat w Katowicach nie korygowaliśmy opłaty śmieciowej, bo nie było takiej potrzeby i ten system się samobilansował, ale jak wiemy w ciągu tych ostatnich lat wydarzyło się wiele, jeśli chodzi o ekonomię, o to jak kształtują się ceny, jak wysoka była inflacja i to ma przełożenie na to jak funkcjonuje ten system gospodarowania i odpadami. O 300% wzrosły choćby koszty za megawattogodzinę energii elektrycznej, która jest niezbędna do funkcjonowania zakładu przetwarzania odpadów. O 25% wzrosły też ceny oleju napędowego, dzięki któremu śmieciarki poruszają się po mieście. Wszystko drożeje. To z jednej strony to mogę to zrozumieć, ale my tu naprawdę segregujemy śmieci. Jak się tak obserwuje tutaj tych sąsiadów, to każdy naprawdę tutaj z jedną butelką idzie tam, gdzie butelki, z jednym papierkiem, tam, gdzie papier. Także my tu tego dosyć pilnujemy. Ja sam, przyznam się, zostałem upomniany kiedyś od sąsiada. Rzeczywiście tam wrzuciłem nie tam, gdzie trzeba, przez pomyłkę. No, ale to świadczy o tym, że ludzie naprawdę podchodzą do tego w sposób poważny. Mając na uwadze to, jak poważny wpływ mamy my sami na naszą planetę. Kilka lat przygotowań, ciężkiej pracy, i udało się. Pływacy z Tarnowskich Gór przepłynęli kanał La Manche. Cały wyczyn zarejestrowali. Na jakie trudności napotkali i ile czasu potrzebowali na pokonanie tej trasy, o tym Paweł Jędrusik. Przepłynąć kanał La Manche sztafetowo postanowiło 7 pływaków z Tarnowskich Gór. To Natalia Nikiel, Erik Major, Paweł Proszowski, Grzegorz Rybak, Igor Kowolik, Adam Filozof i Jakub Rybak. Do tej pory przepłynąć kanał La Manche zdołało 5 sztafet polskich, a indywidualnie 14 Polaków. Tarnowskie Góry przepłynęli kanał La Manche! Płynęliśmy większość dystansu w nocy, przez to zmagaliśmy się nie tylko z dużymi falami, ale także z brakiem widoku. Płynęliśmy na lampę tylko, wszędzie było ciemno naokoło, więc to też było duże utrudnienie i wyzwanie. Z trudnymi warunkami zmagał się też Jakub Rybak. W mojej kolejności zmagałem się z wschodem słońca, który wpływał na komfort mojego pływania i na temperaturę wody.
temperatura wody malała, więc płynęło się ciężej. Żeby przepłynąć kanał La Manche, pływacy długo się przygotowywali. Ostatecznie udało im się pokonać przeprawę w mniej niż 9 godzin. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. To wielki sukces zarówno dla polskiego pływania, jak i dla całej społeczności miasta Tarnowskie Góry. Przygotowania do tego wspaniałego wyczynu trwały przeszło 4 lata. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi zawodnicy zarówno radzili sobie na wodach otwartych, jak i radzili sobie z niskimi temperaturami. Wcześniej pokonaliśmy przeprawę przez Morze Bałtyckie, przez Mazury. Pływaliśmy w zimnych wodach sztolni w Tarnowskich Górach. Pokonanie kanału La Manche to wyczyn z okazji 20-letniej działalności klubu MKS Park Wodny. W Tarnowskich Górach się mówi o tym, że to jest fantastyczne zupełnie. Mamy tak fajną ekipę pływaków, że właściwie ja nie wiem, które drugie miasto ma taki team. Na razie pływacy z Tarnowskich Gór odpoczywają w Anglii. Wkrótce wrócą do Polski, a później być może wyznaczą sobie kolejny cel. Już ponad 17 tysięcy rodzin i łącznie blisko 47 tysięcy osób, które tylko w minionym roku otrzymały pomoc. W zeszłoroczną edycję Szlachetnej Paczki zaangażowało się 12 tysięcy wolontariuszy i każdy z nich miał co robić. Na jednego wolontariusza przypadają średnio 3 rodziny. Rachunek jest prosty. Im więcej zaangażowanych serc, tym dalej pomoc będzie mogła sięgać. Szlachetna Paczka przypomina, że nabór do wolontariatu wciąż trwa. Fatima Orlińska. Wielkie przygotowania do Weekendu Cudów tak naprawdę już ruszyły. Przyjmowanie pierwszych zgłoszeń potrzebujących i kompletowanie wolontariuszy to najważniejsze elementy każdej edycji projektu, a możliwość rejestracji uruchomiono początkiem lipca. O tym, że warto dołączyć, mówią każdego roku ci, którzy za Szlachetną Paczką doświadczyli choć jednego Weekendu Cudów. Jak myślę o tych ludziach, którym mogę pomóc, jak zobaczę u nich uśmiechy, to wszystko, to jest taka magia świąteczna i tak naprawdę tutaj możemy naładować się energią na cały przyszły rok i to jest po prostu cudowne, że my tutaj się spotykamy w takim gronie przyjaciół. Wszyscy się w większości znamy, niektórzy są nowi, ale są do nas nawet i tacy członkowie rodziny. Bo to właśnie rodzina jest tym, co Szlachetnej Paczce towarzyszy. Jak powtarzają wolontariusze, panuje tam rodzinna atmosfera. W projekt angażują się całe rodziny i to pomoc rodzinie jest w centrum zainteresowania. Są jednak w regionie miasta jak Siemianowice Śląskie, w których stowarzyszenie buduje swoje struktury od nowa, a chętnych do niesienia pomocy wolontariuszy jest na razie niewielu. Chcemy wrócić po przerwie. W poprzednich latach wolontariat wyglądał tutaj na tej zasadzie w ten sposób, że mieliśmy około 100 wolontariuszy, więc to było szerokie grono. Niestety z biegiem czasu oni się zaczęli wykruszać i chcemy reaktywować nasze działanie, żeby nieść pomoc jak najwięcej ilości rodzin. Na każdego wolontariusza standardowo wypada około 3 rodzin, tak? Czyli 3, na jedną osobę 3 rodziny, może być ich więcej, więc skala będzie przeogromna. Cały czas trwa nabór potrzebujących rodzin. Wolontariusze mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie internetowej Szlachetnej Paczki lub bezpośrednio do liderów w swoich miastach. W tym roku Weekend Cudów przypada na 14 i 15 grudnia. Taki był wtorek. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.